Cześć wszystkim. Witam Was w podsumowaniu. Informacji na temat Wiedźmina, gra przygodowa. Jeżeli nie oglądaliście przykładowej rozgrywki, tak pokrótce powiem, że jest to gra nowo wydana, której autorem jest Ignacy Trzewiczek, czyli chyba najbardziej obecnie uznany polski projektant gier. No i gra jest na podstawie właśnie powieści, książek Andrzeja Sapkowskiego, które no ja i moja żona naprawdę od dzieciństwa uwielbiamy. Wychowaliśmy się naprawdę na fantastyce Sapkowskiego, no uwielbiam całą właśnie sagę wiedźmińską. No i to też sprawiało, że bardzo, ale to bardzo czekaliśmy na Wiedźmina. No i jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że Robinson Crusoe, który jest grą Ignacego, jest jakby ulubioną grą mojej żony. Także widzicie, no nie mogliśmy po prostu tej gry nie kupić, to na pewno. Co do samej gry, może podejdziemy klasycznie, czyli od samego wykonania i klimatu na początek. Wykonanie naprawdę jest olśniewające. Tutaj w ogóle nie można się do niczego przyczepić, naprawdę są świetne po prostu kostki, unikalne dla każdej postaci. Plansza, naprawdę ona troszkę przypomina tą znaną ze Small World'a, czyli bardzo, bardzo kolorowa, ale tutaj jest zdecydowanie więcej różnych detali, bo w Small World'zie jest tak, że te pola, one się w miarę powtarzają, tak, i tam las, powiedzmy, zazwyczaj wygląda jak las, a tutaj naprawdę kapitalnie artysta jakiś musiał to skomponować, że widzimy takie malutkie rzeczy, jak tutaj jakieś, powiedzmy, uciekającego demona, tutaj jakieś właśnie w lesie siedlisko wiedźm. Tutaj widzimy zamek, jakieś góry, ogon smoka wystający z jaskini. Także naprawdę, mówię Wam, warto naprawdę patrzeć na tą planszę i podziwiać. No ale reszta komponentów jakby nie pozostaje w tyle, bo te cztery figurki, które mamy, właśnie naszych czterech herosów, no, też są właśnie bardzo dokładne, fajnie zrobione. Mamy dużo właśnie różnych kafli, dużo kart, także myślę, że naprawdę ta gra jest warta swojej ceny. Teraz już troszkę drożej ją kupić, bo skończyła się przedsprzedaż i kończy się nakład przede wszystkim. Ale jak najbardziej, jeżeli martwicie się o jakieś wykonanie, to naprawdę ja żadnych wad w ogóle produkcyjnych, no, do niczego się nie da przyczepić. Totalnie 10 na 10. Teraz przejdziemy do samej rozgrywki. Jak nam się grało właśnie w Wiedźminie, jaki jest może klimat, jeszcze o tym warto powiedzieć. W ogóle robiąc tą grę, wiadomo było, że robi ją Ignacy Trzewiczek, wydaje Fantasy Flight Games i jest na podstawie właśnie Wiedźmina. Także tak, o klimat ze względu na Andrzeja Sapkowskiego i Wiedźmina wiedzieliśmy, że będzie bardzo fajny i że historia będzie jak najbardziej okej. Okay. Fantasy Flight Games, to mogliśmy domniemywać, że wykonanie będzie świetne, a Ignacy Trzewiczek właśnie miał zapewnić tą super właśnie mechanikę. Tak, jeżeli chodzi o pierwsze dwie rzeczy, czyli właśnie wykonanie i sam klimat, jest naprawdę dobrze. Naprawdę te karty fajnie się ze sobą zazębiają, te zadania mają sens i faktycznie te kolejne rzeczy, które tutaj robimy, one całkiem fajnie historycznie się zaplatają i faktycznie, jeżeli mamy dotrzeć do jakiegoś punktu, to tam docieramy, tam rozwiązujemy jakiś problem i zawsze mamy jakiś taki fajny tekst wprowadzający w klimat. Przy tych kartach właśnie śledztwa też zazwyczaj jakieś fajne przygody są, także pod tym względem jest bardzo fajnie. No i przejdźmy do samej rozgrywki, jak nam się grało w Wiedźmina. Sama rozgrywka jest dosyć przystępna dla nowych graczy, delikatnie mówiąc, bo tak naprawdę mamy kilka dostępnych akcji, dokładnie 5, tak? 5 akcji dostępnych, które powielają się dla większości bohaterów. Główną akcją, którą będziemy przez 90% tej rozgrywki robić, jest podróż. Podróż, czyli przesunięcie się na inne pole i wzięcie zazwyczaj tego właśnie wskaźnika naszej wskazówki, tak? Dalej, oprócz tego, że przez 90% czasu będziemy robić tą podróż i to jest akcja, którą zawsze praktycznie będziemy wykonywać, mamy tak decyzje typu właśnie, czy chcemy bardziej rozwinąć naszą postać, czy teraz chcemy na przykład już robić śledztwa. Dla doświadczonego gracza jest to tutaj troszkę mało tych wyborów, tak? Bo tak jak mówię, z naszego doświadczenia podróżujemy prawie zawsze, bo to nam daje właśnie te darmowe wskazówki,
i przybliża nas do jakiegoś tam punktu innego, do którego chcemy dotrzeć. No a poza tym, no to jedyną naszą decyzją jest tak naprawdę, czy chcemy po prostu naszą postać rozwinąć, gdzie dobieramy dwie karty, tak, i jedną z tych kart będzie naszą, no, to będzie jakaś nasza broń, czy jakieś nasze zaklęcie. Jedyną chyba ciekawą tutaj kwestią jest to, że każda postać ma jakąś tą inną właśnie akcję, tą czwartą, tak, czyli u Wiedźmina to jest właśnie przygotowanie eliksirów, u Krasnoludów to służycie akcji jednego, to jest z jego kompanów, u Triss Merigold to jest przygotowanie zaklęć, u Jaskra to jest zdobywanie monet poprzez śpiew. Także to jest fajne, bo każda postać jest wyczuwalnie inna, ma przez te technologie też inaczej się nimi gra i to jest naprawdę fajne, ale poza tym te akcje troszkę są chyba zbyt płytkie dla doświadczonego grona. Dalej, czyli tak, czyli powiedziałem o tych zadaniach głównych, one są bardzo fajne, te zadania główne, które po prostu musimy coś zdobyć, gdzieś dojść, to jak najbardziej ok. Zadania poboczne też zazwyczaj mają sens, są powiązane mocno z tym, co robimy w zadaniu głównym. Zadania wsparcia. Miały one zapewnić troszkę tutaj interakcji między graczami, tak? Czyli ogólnie powiem wam, na czym to polega. To polega na tym, że ja powiedzmy na swoim zadaniu wsparcia mam zaznaczone trzy wskaźniki tego dochodzenia właśnie fioletowe i oznacza to nie mniej, nie więcej, że jeżeli inny gracz pojawi się na moim polu i zużyje te znaczniki, to on dostaje 6 punktów, a ja dostaję 3 punkty, takie pocieszenia. No, daje to powiedzmy jakąś tak interakcję, tak? Bo komuś może zależeć, żeby się ze mną spotkać i wykonać to moje zadanie, ale to nie jest aż tak powiedzmy dobry interes, żeby powiedzmy przemierzyć pół świata, żeby się ze mną spotkać i wykonać to zadanie wsparcia, a przy tym w ogóle nie czujemy, że to jest jakieś wsparcie, bo po prostu to jest jedna z części naszego zadania i po prostu zaznaczamy, że jest zrobione i tak naprawdę no nic, żadnych więcej profitów my z tego nie mamy, tak? No więc to jest takie, przynajmniej w grze dwuosobowej, gdzie się ścigamy na punkty, no to on po prostu ucieka mi na kolejne 3 punkty i niczym to więcej się jakby nie, w ogóle nie ma innej historii, tak, pod tym. Także to jest powiedzmy, tak sobie daje interakcję. Jest w instrukcji też informacja, że możemy w dowolny sposób handlować ze sobą, czyli jeżeli spotkamy się na danym polu, możemy handlować nasze właśnie wskazówki, możemy zamieniać z innym graczem na złoto i tak dalej, ale to też moim zdaniem nie działa, bo nie ma takiej sytuacji, żebyśmy, powiedzmy, ktoś jest zainteresowany moimi wskazówkami, to ja mu jakoś to tanio sprzedam czy coś. No nie wiem, tak jakoś w duszy tej gry, że ona jest nie jest kooperacyjna, tylko gramy przeciwko sobie na punkty. No nie chcę za bardzo pomagać swojemu przeciwnikowi, no chyba żeby mi zapłacił bardzo dużo, ale to z kolei jemu się nie opłaci, bo to złoto często można zamienić jakby w różnych zadaniach na wskazówki w inny sposób, także no ten handel w ogóle w teorii wydawał mi się super, że naprawdę będzie, no naprawdę będzie działał, a w naszych dotychczasowych grach w ogóle nawet nie udało nam się tego użyć, bo nie było takiej sytuacji, żeby to było opłacane dla kogokolwiek. No i co? No, o Wiedźminie można powiedzieć to, że aha, to jest jeszcze bardzo istotne. To jest moim zdaniem bardzo poważny mankament, czyli walka z przeciwnikami. Każdy przeciwnik ma współczynnik miecza, współczynnik tarczy. Walka ogranicza się do tego, że zrzucamy naszymi kośćmi i tak naprawdę dopasowujemy nasze wyniki do ilości miecza, tak, i tarcz u naszego przeciwnika. I jeżeli nie mamy jakiejś technologii, jakiegoś sprzętu, albo zaklęcia, który nam pomoże, to tak naprawdę walka się kończy. Ta walka niestety ogranicza się tylko do jednego rzutu kością. I nie mamy tak, nie wiem, mechaniki chociażby, nie wiem, z King of Tokyo, tak? Czyli można na przykład, nie wiem, przerzucić jakieś kości, coś zamienić, tak, coś wymienić. Nie, tutaj nie ma żadnego takiego czegoś i przez to Geraltem, który ma 6 kości, walczy się całkiem przyjemnie, bo zawsze ma tam szansę na pokonanie potwora, ale jeżeli gramy Jaskrem, to już nie do końca, bo mamy w sumie razem 4 kości, no i bardzo rzadko on musi głównie unikać tych pojedynków. A unikać jest bardzo ciężko, bo jeżeli zależy nam na jakimś terenie, to z kolei, jeżeli idziemy w jakimś kierunku, to i tak nie musimy przejść przez jakieś pola zazwyczaj, tak? No także
No, ta walka to też jest moim zdaniem spory mankament i może by było go łatwo naprawić jakimiś dodatkowymi zasadami do tej gry. Może ktoś wymyśli, może dodatki coś tutaj zmienią. Ale na tą chwilę, tak już w ogóle podsumowując, bo już się rozgadałem, tak, za opowiadaną historię, za wykonanie jakby samej gry, za właśnie te karty zadań i różnorodność postaci, myślę, że dałbym tej grze jak najbardziej 2 na 2, tak, czyli maksymalną ocenę, szczególnie za wykonanie, które jest obłędne. Ale jeżeli chodzi o te zgrzyty w mechanice, tą zbyt dużą moim zdaniem prostotę, nieciekawy system walki, no to muszę obniżyć do tego właśnie 1 na 2. No i tak, myślę, że ta gra takim młodszym graczom jak najbardziej się by spodobała. I osobom, które rzadziej grają w planszówki. Jeżeli chcecie kupić na prezent świąteczny osobie, która mało gra w gry planszowe, ma mało gier, mi się wydaje, że powinna mu się jak najbardziej spodobać, bo szybko się nauczy, szybko zagra. Zajmuje około 2 godzin, także myślę, że znajdzie też czas na granie w to i powinno właśnie mu się podobać, szczególnie jeżeli w ogóle jest fanem Wiedźmina, to już na pewno będzie kupiony. Jeżeli z kolei wasz znajomy jest geekiem, ma powiedzmy tych 50 gier, w ogóle grał w kolejne 50. Nawet jeżeli lubi gry przygodowe, moim zdaniem na rynku znajdziecie lepsze gry jednak. Taka pierwsza z brzegu, Eldritch Horror, albo jakaś właśnie inna, tego samego wydawnictwa, opowiadająca o, nie wiem, właśnie o Cthulhu i tak dalej, albo ewentualnie Mage Knight też jest do polecenia. To są gry, które wydaje mi się, że dają takie głębsze doznania. I nawet jeżeli ktoś jest doświadczony, to się nie znudzi. A tutaj to jest tak, że jeżeli chodzi o nas, my z niedoświadczonymi graczami pewnie chętnie usiądziemy do Wiedźmina, ale myślę, że na dwie osoby raczej będziemy rzadko wyciągać, bo ta gra poza tymi twistami w postaci właśnie losowych wydarzeń i zadań za bardzo nas nie będzie chyba wciągała. Także no do przemyślenia dla Was, tak? Czy to jest gra dla Was? Była bardzo wyczekiwana ta gra. Czy spełnia nasze oczekiwania? Myślę, że połowicznie, ale pozbywać się jej na razie nie będziemy, bo myślę, że u nas na spotkaniach planszówkowych raczej się jeszcze przyda. Także mieszane uczucia, ale myślę, że warto przynajmniej spróbować, zobaczyć. No i na tą chwilę to będzie wszystko. Dzięki wielkie, do następnego. Cześć.